nami jest Tomasz Zadyma-Gromadzki, witam Cię. Cześć. Słuchaj, powiedz w ogóle, skąd taka stylowa na jutrzejszą walkę? No właśnie, wcieliłem się właśnie w Charlesa Bronsona, który jest najbardziej znanym więźniem w Wielkiej Brytanii, tak, który robi wielkie rozruby. Jak każdy wie, też w ringu mówią na mnie Zadyma, więc taką też chciałem jutro wnieść do ringu właśnie postać, tak, połączoną Zadymę z tym właśnie wojownikiem, tym Bronsonem. Myślę, że takie ciekawe połączenie. On chciał być tak najsławniejszym człowiekiem tam w Wielkiej Brytanii. Ja kiedyś mówiłem trenerowi właśnie, że chcę być najbardziej znany u nas w kraju. Chciałem być w Katowicach, żeby na dzielnicy swojej w Bogucicach. Powolutku się to udaje małymi kroczkami. No więc w takim razie dużo łączy nas wspólnie z tym, z tą postacią. Więc tak samo jutro on był takim wojownikiem, walczył w tym więzieniu, gdzie był. No ja walczę w ringu, inna sceneria, ale wiadomo, że ten samo zamierzenie, być najlepszym zawodnikiem, najbardziej znanym fighterem. Twoim jutrzejszym przeciwnikiem będzie Łazar. Powiedz, co wiesz o swoim rywalu i czy możesz zdradzić choć odrobinę taktyki na twoją jutrzejszą walkę? Kiedyś przed pojedynkiem, to nawet na tej samej hali tutaj, gdzie znajdujemy się dzisiaj, zapytał mnie Grzegorz Proksa, tak, właśnie o taktykę na walkę. Wtedy powiedziałem mu, jaka taktyka? No śmiał się oczywiście. Nie, no, staramy się coś wnieść, ale nie ukrywam, że u mnie to jest tak, że kiedy nic nie wychodzi, po prostu robię swoje, walczę, robię za dymę. No i wiele pojedynków, które mi nie wychodziły z początku, gdy wprowadziłem swój styl po prostu nieustannej presji, nieustannego zadawania ciosów, ciągłej tej zadymy, to nagle przełamywałem swoich przeciwników i wygrywałem. To jest pewnie plan, no i na jutrzejszy pojedynek. Przeciwnik tak samo dąży do zwarcia, do bliskiego dystansu, do ciągłej tej walki. Więc tu myślę, że nie będę miał problemu ze skróceniem dystansu, tak jak to w pojedynkach w boksie uciekają na boki i mnie punktują. Tu będzie fajnie, można popróbować po prostu, kto jest silniejszy, kto ma lepszą kondycję. No i może też doświadczenia trochę. No właśnie, jesteś doświadczonym bokserem. Powiedz ogólnie, jak ci się walczy bez rękawic? Czy to jest cięższe dla ciebie, czy po prostu mniej musisz używać techniki, a więcej siły? No, jak po drugiej, pamiętam, po pierwszej rundzie, na pierwszej grundzie usiadłem w narożniku, zobaczyłem ręce, to już widziałem po prostu, jak potężne mam te palce popuchnięte, jak już ta ręka jest dwa razy większa już po jednej rundzie niż normalnie, więc na pewno było to cięższe. Potem, nie ukrywam, że potem człowiek gdzieś tam w tym ferworze walki nie kalkuluje, dalej bije na całą siłę, ale potem przy tej piątej rundzie, kiedy już była u nas odliczana już do góry, bez niekończąca się, ta znana, ta sławna runda, to już te ręce, gdy ten postęp walki wolniejsze zaczyna być odczuwać, zaczynają boleć, wtedy już siedzi trochę w psychice. No to chyba tylko tyle. Twoja walka będzie jedną z dwóch super walk, dwóch jutrzejszych super walk gali Gromda 3. Czy w zwykłych walkach masz jakichś swoich faworytów? Jest ktoś, komu kibicujesz najbardziej? W turnieju jutrzejszym? Tak, tak. Myślę, że takim faworytem będzie Wasyl. W pierwszym turnieju bardzo dobrze walczył, teraz również. Myślę, że tutaj pokaże dobrą sztukę na bokserską, bo mistrzem Ukrainy był w juniorach, więc też ma pięściarskie tej podstawy. Więc dlatego tak stawiam raczej na sportowców bardziej, nie? Właśnie pięściarzy przede wszystkim z dyscypliny wywodzącej się. No wiadomo, że zawodnicy uliczni też są przede wszystkim twardzi i mają charakter, ale brakuje im właśnie chyba tego celnego ciosu, gdzie tak zadać, trafić ten punkt. No a teraz jest fajnie wyrównany wagami ten turniej, więc tutaj myślę, że... Znaczy sam się nawet zgłosiłem i też chciałem walczyć, ale mój promotor miał lepszą na mnie walkę z tym właśnie Łazarem. Ale tutaj właśnie dzięki temu, że to wiedziałem, że wagi będą wyrównane około tak 90 kg, to będzie bardziej efektywniejsza ta walka i też stworzyłem tutaj Wasylowi, tutaj stoi obok, na pewno większe szanse w tym turnieju. Ja myślę, że jest faworytem. Tomek, styl robi walkę, wy akurat się spotkacie raczej na środku ringu i tutaj nikt nikogo nie będzie chciał wyboksować. Pewnie tak będzie, może tak być. Nie ukrywam, że często
to przeciwnik też walczy się tak, jak nieraz pozwala przeciwnik. I rozłączę tylko tutaj. Walczy się tak, jak pozwala przeciwnik i tutaj myślę, że jak on będzie tutaj dążył ciągle do zwarcia, a ja raczej takim zawodnikiem, który dobrze kręci na boki i unika walki nie jestem, to będzie taka walka pewnie, no i styl zrobi walkę, tak się mówi właśnie. Dokładnie. Na pierwszej grondzie spotkałeś się z takim typowym bokserem, który chciał cię czystami prostymi powstrzymywać. Taki typowy techniczny boks, zresztą zaraz potem zrobił srebro na Mistrzostwach Polski, tutaj będzie zadyma. Prawdopodobnie tak będzie, no nigdy nie mówię nigdy, bo się może okazać, że całkiem inny będzie plan na tą walkę, ale faktycznie Wicio dobry technicznie, wyższy wzrostem, tam miałem plan tylko szybko jakimiś ciosami na ślepo, głową opuszczoną w dół, zbliżyć dystans, żeby nie nadzieć się na jego długie właśnie ręce, długie ciosy proste. Gdy byłem w półdystansie, robiłem umiejętnie swoje, no i udało mi się wygrać. No właśnie tutaj z tym, myślę, nie będzie takiego problemu z tym przedzieraniem się do przeciwnika, ponieważ też pewnie będzie skracał dystans, tylko tu będzie trzeba bardziej się skupić na tym, żeby nie przyjąć też tych jego ciosów w tych wymianach, bo będzie zwar do przodu paru, to będzie trzeba, na pewno dużo sił będzie kosztowała ta walka. No i będzie trzeba trochę pomyśleć, no i zobaczymy, no jutro wszystko się okaże. Ja jestem bardzo ciekawy sam tej walki. Tak, trochę balansujesz pomiędzy boksem a grondą. Ten boks, przed chwilą zdobyłeś tytuł mistrza Polski. Nie zaniedbujesz trochę tego boksu? No nie chcę powiedzieć, że to boks zaniedbuje mnie, bo miałem propozycję walki. 3 tygodnie temu walczyć miałem na 8 rund z niepokonanym zawodnikiem, z Polakiem z niemieckiego pochodzenia, ale chciałem walczyć na tej walce bokserskiej, a potem zrobić walkę właśnie w grondzie. I już tak tutaj zrobić walkę potem w grondzie, czyli chciałem zrobić i tę walkę i tą, tak? Walkę w boksie mi odwołano, dlatego przede wszystkim bardzo się ucieszyłem, że na tej grondzie na pewno już wystartuję, no więc tutaj balansowanie, wiadomo, no tak troszeczkę, jedni mówią, że to jest taka niesportowa walka, to na tej grondzie bez rękawic, no ale szczerze mówiąc, jak ja też żyję troszeczkę z tego, wiadomo, też każdy wie, że tu mam dom pogrzebowy i żyję też przede wszystkim z tego, ale jeżeli ja zarabiam jako przedsiębiorca, tam inwestuję w firmę, to tam zaraz chcę zarabiać. Jeżeli zainwestowałem jako sportowiec, przygotowania, dużo pieniędzy i nagle ich nie wyjmę, to jest dla mnie strata. Ja nie umieszczam tych dwóch rzeczy, tak? Jeżeli zainwestowałem jako sportowiec, muszę wyciągnąć. Więc jeżeli odwali mi walkę w boksie, to robię walkę na grondzie, żeby gdzieś tam się tutaj też finanse zgadzały, tak? Mimo iż gdzieś tam za plecami mam zaplecze aktualnie. Dziękujemy. Dzięki. Jasne, dziękuję bardzo.